Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj mam dla Was kolejne ciekawe rozpakowanie. Tym razem będzie to sprzęt bezprzewodowy, słuchawki Bluetooth od firmy Overmax, Soundboost w wersji 3.1. Słuchaweczki kosztujące mniej niż 100 zł, dokładną cenę sprawdzicie sobie w opisie filmu. Natomiast wyglądające na sprzęt naprawdę porządny, zobaczymy też w testach jak zagrają, a tymczasem przyjrzyjmy się im bliżej. Zapraszam Was do oglądania. Ok, słuchawki Overmax Soundboost przed nami. Cóż tu mamy ciekawego? Informacje, że są to słuchawki Hi-Fi Stereo, nowy headset bezprzewodowy. Jeśli headset, to pewnie też mikrofon. I szukamy jakiejś informacji. Aha, kolory. Takie białe z zielonym, czarne i niebiesko-białe. Tu mamy klasykę, czyli czarne słuchaweczki. Informacje podstawowe, dźwięk stereo. Miękkie, wygodne nauszniki, bez zasięg do 10 metrów, działają z Bluetooth w wersji 4.0, pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Stosunek sygnału do szumu mamy także 80 dB, czas ładowania 2-3 godziny i też bardzo ważne rzeczy, czas czuwania 185 ok. Natomiast czas grania tych słuchawek, funkcjonowania do 7 godzin, no ani dużo, ani mało, bo są słuchawki, które grają dłużej, bezprzewodowe, ale oczywiście też droższe, więc myślę, że wynik w miarę ok. No cóż, po prostu otwórzmy teraz opakowanie i zobaczmy je sobie. Ok. Słuchawki już prawie są. Mamy tutaj akcesoria. Karta gwarancyjna jest. User manual. Takie podstawowe informacje. Też panel sterowania w tych słuchawkach. Tu jeszcze chyba też akcesoria. Jakiś kabel do ładowania będzie oczywiście. No i zobaczcie, nawet możliwość podłączenia mini jackami, line in, no i kabelek do ładowania. Bardzo fajnie. Tak więc z tym mini jackiem bardzo fajnie, ponieważ mamy praktycznie słuchawki hybrydowe i Bluetooth i działające po przewodzie, tak więc bardzo fajnie. Dobra, tu już nic więcej nie ma. I bierzemy same słuchawki. Powiem Wam, że nie ważą dużo, są naprawdę lekkie. Pałąk górny mamy z gumowanego tworzywa. Słuchawki dość elastyczne, bardzo fajnie. Tu mamy gąbeczkę bardzo miękką. Prowadnice, jak widzicie, plastikowe. Natomiast nie wydają się być jakiejś tragicznej jakości. Za to tu mamy elementy, które wyglądają jak aluminium, szczotkowane, jednak ciężko powiedzieć, czy to jest plastik polakierowany. Być może w tej cenie jest to po prostu plastik. Natomiast wygląda to po prostu ładnie. Mamy przeguby. Więc słuchawki mogą nam się składać. Ok, możemy zrobić z tego coś takiego. Rozregulować możemy je dość mocno. I z tego co widzę, co czuję, nie wywołują nacisku od boku na głowę, więc całkiem fajnie to się może zachowywać w praktyce. Oczywiście mam też logo Overmaxa, jak widzicie, dość mocno się rzuca w oczy. Tutaj też znowu takie gumowane tworzywo, całkiem dobrze to wygląda. Brak elementów błyszczących poza kilkoma drobiazgami, jest naprawdę fajnie. No i gąbeczki takie standardowej miękkości, standardowej jakości, ekoskóra. Nie ma tego za dużo, ale zobaczymy, jak to będzie się zachowywało w praktyce. Wnętrza. Typowo słuchawki nauszne będą osiadały na naszych uszach. I moi drodzy, mam tutaj jeszcze kilka fajnych rzeczy. Mikrofon, tu jest jakaś dioda, ładowanie, wejście na mini jacka, czyli na połączenie bezpośrednie kablowe, przycisk power, play pauza, do przodu, do tyłu i jednocześnie jest to volume up, volume down. Pewnie jakoś to sobie tutaj wybieramy, na przykład przyciskamy, żeby zgłośnić, ale to sobie już dopracuję do recenzji, po prostu przetestuję je, zobaczymy co i jak działa. Przetestujemy sobie też mikrofon. Przede wszystkim będą też wrażenia na temat dźwięku, bo to jest najważniejsze w tych słuchawkach. Powiem Wam, że z pierwszych wrażeń, jak na tą kwotę, zrobione są całkiem fajnie. Zobaczymy jeszcze jak będą grać, jeśli będzie w porządku, naprawdę solidny sprzęt w dobrej cenie. Pamiętajcie, że cenę sprawdzicie sobie w opisie filmu.
Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!